No siema. Zaczął się live, o mój Boże, zaczął się live. Dawno mnie nie było, wczoraj nie czułam się na siłach, żeby robić live'a, poza tym, co za dziwne dni ostatnio miewam. Jestem taka zmęczona i mój organizm w ogóle zaczyna działać jak w zegarku. I o, maciu.pl. Hej. Hejo. O Boże, znowu moja tradycyjna drużyna się zebrała. Nice. Dobrze, tradycyjnie początek to zajmą nam głównie, przynajmniej mi, sprawy organizacyjne. Dajcie mi 4 minuty. Więc pamiętacie, co mówiłam na jednym z ostatnich live'ów, że mam w planach robić takie, jeżeli już Simsy, to w taki sposób, żeby... jakby to powiedzieć, nie cały czas lecieć jedną serią, bo to jest nudne. Ja jestem takie bardziej, ja lubię zmieniać jak rękawiczki wszystko, co mam pod ręką. I zaczęłam nową rodzinę w Simsach i będzie tak jak w Black Mirror, czyli wszystko to, co wyjdzie ode mnie z jednej serii, ale różne odcinki. Czyli nie, tamtą rodzinę to w sumie chyba już nie będę kontynuować. Ale będę leciała z nową. I wpadłam na pomysł o zrobieniu rodzinki, tak jak w tytule, czyli Husky Lovers. Mam herbatkę, tak, przepraszam, jeżeli kogoś siorba nie odrzuca. Ale no, Husky Lovers, dlatego że z racji tego, że mam te moje zwierzaki, jestem wielką fanką psów Husky, nie wiem, czy wiecie. Są przepiękne psy. I postanowiłam zrobić po prostu historię z rodzinką Husky. Dajcie mi 4 minutki jeszcze, tylko ustawię, żeby mnie granie zagłuszała i zaczynamy grać. Co tam ostatnio u mnie nie było? Mnie nie było, bo nie miałam internetu. Życzę dobrej herbatki, ależ dziękuję. Dobra, więc jestem w tym mieście, które jest nowe z dodatkiem zwierzaki, czyli Brindleton Bay. W ogóle zauważyliście, że nie tłumaczą już z angielskiego na polski, bo na przykład wcześniejsze Simsy to było jakieś miłowo, dziwnowo, a teraz jest po prostu Brindleton Bay. I to jest moja rodzina Husky Lovers, już którą pograłam dość wcześnie, więc nie będziecie musieli się męczyć ze mną w patrzenie, jak buduję domy i w ogóle ja osobiście uważam te rzeczy za bardzo nudne. I akurat mieszkam w dzielnicy tego miasta, która słynie z tego, że mieszkają tam wielbiciele psów i grałam już chwilę w tym mieście i to miasto jest przecudowne, jak na przykład jest opcja wyjścia z pieskiem na spacer, to tylko można usiąść przy herbatce i patrzeć, jak wygląda to miasto, jak spacerują po tym mieście, jest przepiękne i pełno zwierząt. A nie ma nikogo z moderatorów. To co, Simsomaniak? Pewnie ty chcesz być moderatorem. Zobaczmy. No. Dom tradycyjnie zrobiłam duży, nie wiem po co, bo nie stać mnie na meble. W sensie dopiero będę... wzięłam moją Simkę jako... jako pisarkę, bo w ten sposób można się najszybciej wzbogacić. Nie wiem dlaczego... W Simsach jest taki priorytet na sprzątanie z zabawek dla zwierząt. Patrzcie, ona ciągle bierze te zabawki i je chowa. To jest pierwsza rzecz, na przykład wstanie rano, nie zje śniadania, tylko idzie i od razu chowa zwierzaki. No. Piłki i w ogóle chowa to wszystko do pudełka. A, Iwona, bo ty do mnie napisałaś ostatnio na Facebooku z jedną prośbą, skoro już jesteś, to ci powiem, że no wczoraj nie miałam czasu ci odpisać, bo nie dość, że ja miałam już lekcję, to jeszcze byłam później na mieście i nie miałam kiedy po prostu zerknąć na Facebooka. Dzisiaj ci odpiszę. Także przepraszam bardzo. Dzisiaj też pół dnia, dzisiaj jest niedziela, a ja pracowałam, więc też nie miałam kiedy. Z góry przepraszam wszystkich, którzy do mnie napisali i jeszcze nie otrzymali do mnie odpowiedzi. Nawet z pracy nie miałam kiedy jeszcze odpisać. Dobrze, więc jak wygląda moja rodzina? Tutaj jest moja główna simka. W ogóle wzięłam random, w sensie nie ja ją ustawiałam, tylko randomowo sama mi się stworzyła. W takim stroju i w ogóle. Ale jest, no, wygląda całkiem sympatycznie. Jak na właścicielkę huskich to jak najbardziej. A tu są moje dwa psy. Na chwilę zapauzuję. Albo nie, dobra, niech leci. Ta w różowej
To jest Abi, bardzo mi się to imię podoba, więc nawet z tamtej serii, jak była Abi, no to zdecydowałam, że to też będzie Abi. Ma lekko brązowe futerko, żeby się różniła troszeczkę od swojego partnera Ediego. Ma różową właśnie obrożę. I jest charakterem zupełnie inna niż Eddie. Nie wiem, czy to szczekanie was mnie nie zagłusza. W każdym razie, Abi to jest typowa domowa suczka, kanapowiec, spokojniutka i prawdziwa przyjaciółka. Natomiast Eddie jest taki free spirit, mogłabym powiedzieć, czyli wolny duch, aktywny, dużo biega i generalnie ma możliwość wypuszczania go na dwór bez jakiegoś łażenia z nim na smyczy, sam sobie radzi. Dużo łazi, jest bardzo właśnie taki niedomowy, typowo pies lubiący przebywać. Czyli takie dwa przeciwieństwa. A czy hodowałam w Simsach krowokwiata? Nie, nie chowywałam jeszcze nigdy. Może w jakiejś następnej grze zahoduję. W ogóle moim planem jest w tej serii, to będzie też tylko jakaś krótka seria, mi się wydaje, w tej serii, żeby spróbować otworzyć weterynarię, sklep weterynaryjny, ale dzisiaj chyba tego nie zrobię, bo najpierw chciałabym pooglądać jakieś tutoriale na ten temat. Tak, moja Simka już zdążyła napisać kilka powieści. Bardzo pomało jej to idzie, powiem wam, bo ciągle się wcześniej opiekowałam tylko pieskami. Polska lama przyjebana, hejcio! O Boże, moja tradycyjna drużyna się zebrała, ale to składająca się z całych 5 osób. Ej, słuchajcie, a propos, bo nie wiem, czy jeszcze się tutaj z moich live'ów ktoś pojawił. Wreszcie udostępniłam opcję Czarek Official. Trzeba mieć 6. level ogrodnictwa. No, to jak będę robić następną rodzinę, i następną serię, to będę starać się robić tylko ogrodniczkę albo ogrodnika. O, tu Abi. Z różową obruszką, a Edi ma czarną. A, jeszcze wam nie przedstawiłam. To jest Chili. Ale Chili jest brudna. O kurde. Miałaś wypuścić Ediego. A, no tak, zagadałam się i nie wypuściłam go w końcu. Dajcie mi chwilę, muszę się skoncentrować na grze. No, to jest Chili. Chili to jest w ogóle szczeniaczek Abi i Eddie, jego. No, Eddie paszą. A tego to trzeba wykąpnąć. Chili to jest ona w ogóle, to jest suczka. Też husky w ogóle, bo to było mój plan w tej serii, żeby hodować same husky. Dobra, co dalej? Drakowskiego nie ma, bo jest w szpitalu. Co się dzieje? Nie, wy pewnie, że jaja se robicie. Skąd wiecie, że jest w szpitalu albo że nie jest? Skąd macie takie informacje? A co się stało Drakowskiemu? A widzę, że Simsy tną. Da radę tak oglądać z takim cięciem? Walczy o życie. Znicze dla dar. Ale nie, wy se jaja ze mnie robicie chyba. Jestem jego kuzynem. Pewnie się zmówiliście, że na następnym live'ie będziecie trollować Ginny i o widzu mówić, że umiera. Nie mówcie mi takich rzeczy. Och. A teraz pieskowi się chce siku. Tak, tu Drakowski walczy o życie, a ja mówię, że pieskowi się chce siku, nie? Boże, no, nie wiem, co powiedzieć na to. Jeżeli faktycznie coś mu się dzieje, proszę mi. Mogę wejść na jego konto i potwierdzić. A może ty nie jesteś jego kuzynem, tylko trolujesz Drakowskiego. Albo z Drakowskim obydwoje mnie trolujecie. Dobra, trzeba się zająć Chili. Ja nic o tym nie wiem. Dajcie mi chwilę, wyłączę tego jednego. Może wtedy pójdzie szybciej. Co im więcej tych, tym gorsza jakość widzę.
Im więcej. No, poproś o załatwienie się. Dobrze. Prankują ciebie. Tak, tak. Ale nie mówcie mi o takich rzeczach. Dla mnie to jest drażliwy temat, dlatego że ostatnio moja kuzynka trafiła do szpitala i moja siostra do mnie napisała. Gdyby to nie była moja siostra, to bym nie uwierzyła, ale moja siostra nigdy nie robi sobie ze mnie jaj, więc moja siostra napisała mi, że kuzynka trafiła do szpitala i że walczy o życie, bo miała wylew w mózgu i ona umarła na ten wylew mózgu. Ta moja kuzynka, więc nie lubię takich pranków. A drakowskie małe ukulele, hej, co tam? No właśnie, o, proszę. O, cześć, Drakowski. Tak, Drakowski nic nie wie. Podobno umierasz? Ech, śmierdzą te kupy mi na placu przez te wszystkie haski. Ale widzicie? Co tu się dzieje? Dorako ponoć umiera. Słyszysz? Jesteś ofiarą tutaj. Żeby było śmiesznie. To są moje haski. Eddie oczywiście musi żłopać, ale ja nie oduczam Ediego, żeby sobie żłopał. A niech ma tą radość z życia. A, bo w ogóle czekajcie, bo to małe jest głodne. Ja nie chcę, żeby mi go zabrali. Gdzie tutaj jest... daj przysmak. Dobra. Tak, tylko zanim ona się zwlecze od tego stołu, to mi zabiorą tego zwierzaka. Nieźle ktoś prankuje. Ty nie masz nic wspólnego z tym, nie? Na 100%. Tak, szybko, dzinie, nie strolujecie. Ja banuję to gówno. Ej, nie, 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 nie. To nie, to oni sobie tylko jaja robią, więc to nie jest nic poważnego chyba. I to nie, jak już coś, jak coś, to nie, nie, nie lamę, troluj. Tylko tego jednego, kogo tam był. Maciu.pl, który twierdzi, że jest twoim kuzynem. No, no. Wygłoś kazanie o bawieniu się w kałuży. Od tego mi się brudny zrobisz, pieseł. O. Eddie oduczył się zabawy w kałuży. I o to chodzi. A jesteś brudny pewnie. Ja na szczęście nie tak bardzo. Widzę, że strasznie laguje, ale to też dlatego, że mój laptop się zrobił strasznie gorący. Więc chyba długo nie pogram. Mój laptopik ma za dużo do przetwarzania, widzę. Czarek, a nie mówiłem? Macia, wywal, to on prankuje. Hejcia, ale klatkuje. No klatkuje, bo zauważyłam, że mój laptop w ogóle jest tak gorący, że ja chyba długo nie pogram. Wiecie co? Myślę, żeby wyłączyć te Simsy i ostatnio mieliście w planach zagrać sobie, nie wiem, na kurniku możemy jakieś zagrać w ten. Jak to się nazywa? Kalambury. Ale kalambury, Boże, w dzisiejszych czasach kalambury. Ej, patrzcie, jakie to słodkie. Moje haskie. Tu haskie i tu haskie. Szkoda, no szkoda, bo mój laptop nie wyrabia. O, Eddie to oczywiście Eddie musi biegać po całym domu. Tego debila wyciszyłem, a lamę wyciszyło chyba. No, tylko że połowa ludzi z mojego czatu teraz poznikała, która wprowadzała jakiś fan. A ile kosztował ten dodatek psy i koty? A ile byście dali za ten dodatek? Czarek. Kurde, chyba pójdę po jakiś worek z lodem, żeby mi kompa ochładzało. Jest strasznie gorący. Zresztą, czy tu jest w ogóle coś do oglądania w tej grze?
Chciałam wam po prostu przedstawić moją rodzinkę, czyli Abiego, Ediego, Abi, Ediego i Chili. Może poczekamy, aż Chili podrośnie. Cicho, fajna zabawa jest i już. 110 zł? No, oficjalnie chyba jakbyście poszli do sklepu, to tyle byście dali. Ja dałam mniej. Dlatego, że nie wiem, czy jeszcze jest, ale była oferta, że 50% mniej można było dać za Simsy. Na Originie jest 140 zł, mój Boże. Ale powiem wam, że warto, bo wszystko w tej grze jest bardzo dopracowane. Rasy są super dopracowane, zwierząt. Zastanawiam się, co mogę włączyć albo wyłączyć, żeby przestało tak klatkować. No słuchajcie, no wszystko mam raczej działające. Znaczy wszystko jest powyłączane. Drako najlepiej. To jest Eddie. W ogóle chciałam wam pokazać tą okolicę, w której mieszkam, bo to nie jest ten zwykłe miasto, to samo miasto, w którym wcześniej mieszkałam. Weźmiemy na spacerek Abby i zobaczcie, weźmiemy ją na długi spacer. I chcę, żebyście popatrzyli nie na środowisko, tylko na wszystko, co się dzieje dookoła. Ja wiem, że mamy pokaz slajdów, właśnie dlatego myślę, żeby to wyłączyć, bo mój laptop nie samą grę nie ogarnia, a co dopiero jeszcze streamowanie. Jestem zaniepokojony tym, że ktoś mówi, że nie żyje. Kurde, ciśnienie już mi podnieśli, zaraz wybuchnę. Hej, Draco, ile ty masz lat, tak z ciekawości? Patrzcie na okolice sobie przy okazji. To tak dla takiego spokojnego, niedzielnego popołudnia, żebyście sobie tylko popatrzyli, jak wygląda okolica w tym mieście w nowym dodatku. Znaczy w tym dodatku ze zwierzętami. No to było trochę niefajne, no ale to wiesz, to jest tylko prank. I nie mówili, że umierasz, tylko że jesteś w szpitalu. Ale i tak, to jest słabe. Może też dlatego, że cię nie było, a ty zawsze jesteś. W każdym razie obracamy kamerę. I tak wygląda miasto, po którym spaceruję z moimi huskimi sobie. Jest przecudowne. Chciałabym mieszkać w takiej okolicy. O, sąsiedzi biegają w kapeluszach. Puściłabym tu taką muzyczkę w ogóle. Wyłączyłabym to, żeby było lepiej widać. Każemy Abi się zasikać, może co? Skoro jesteśmy na spacerze. Fajna jest ta opcja. O, ale sika. To jest też fajne, że jak samiczki sikają, to różnią się sposobem. Na przykład samce podnoszą nogę, a samiczki nie. Ale patrzcie, mamy tu sąsiadkę. Se idzie koło nas. Se nic nie robi. Nawet nie skomentowała tego, że mam taką ładną pieskę. A uf, uf. Patrzcie, jaki ładny, ładna fontanna za nami. Nie wolisz grać w trójkę? Więcej opcji. Bardzo lubię grać w trójkę, naprawdę. Ale jeśli chodzi o estetykę, to lubię grać w czwórkę właśnie. Zadawajcie pytania. Powiem wam wszystko o mojej rodzince. Wiecie, że Abi miała już dwa razy szczeniaczki. Oczywiście grałam bez pokazywania wam tego. Ale Abi już miała dwie pary szczeniaczków. I to, co teraz jest maleństwo, to jest trzecie. W sensie tutaj właśnie tatuś się bawi, Eddie się bawi z Chili. Mnie się zacięło. No, dzisiaj jest niedziela, to też zdaję sobie sprawę,
że będzie nieciekawie i że dużo ludzi woli siedzieć z rodzinami niż oglądać live'y. Zizi, mam pytanie. Dlaczego w tej rodzinie masz taki duży dom? Dlatego, że jak go budowałam, nie zdawałam sobie sprawy, że będzie taki duży, ale miałam w planach go rozbudować jeszcze dodatkowo. Więc to miała być moja prywatna hodowla haskich. A chciałam, żeby miały gdzie biegać po całym domu, więc ten... Jak zarobię kasę, to nakupuję mebli. O mało by psa nie potrąciła. Jaka złotka, no patrzcie na nią. Ale ona już pewnie chce iść do domu. Dobra, idziemy do domu. A dom jest prawie że na wprost. Juch, tutaj. Także ten. Puszczamy psa. Idziemy pisać książki. Albo... Dobra, w ogóle... Miałam w planach otworzyć dzisiaj sklep weterynaryjny, ale nie zdążyłam zarobić kasy, żeby kupić ten sklep. Trochę szkoda. Zadawajcie mi pytania, bo w sumie nudzi mnie się i wam pewnie też. Nie jestem typową vlogerką streamującą, gadającą co chwilę o czymś. Zdaję sobie z tego sprawę, że na innych kanałach są super scenariusze przygotowane pod widzów. Też bym tak chciała. Ale chwilowo nie mam pomysłu, poza tym, żebyście sobie po prostu popatrzyli, jak gram. Więc piszcie. A no tak, Adam już idzie, bo rodzina przyjechała. No niedziela jest, nie dziwię się. Co chwilę pada, laptop mi nie daje rady. Ja myślę, że dzisiaj skończymy trochę wcześniej. Na przykład 15:50. Bo naprawdę nie chcę wam zajmować czasu przy niedzieli. A, jeszcze jedna mała rzecz. Och, no tak, Eddie sam nie wyjdzie. Trzeba go wypuścić. Niby taki pies pełen wolności, w sensie lubi biegać, ale nie wyjdzie na dwór, nie wyjdzie na dwór, dopóki ja go nie wypuszczę. Tak samo jest chyba z Chili. Chili, chodź, trzeba cię wypuścić. Dobrze, w każdym razie uaktywniłam opcję, żeby sprawdzić, czy dochodzą donaty. Czy dochodzą, wiecie co, jakieś pieniądze. Wiem, nie o tym lubię mówić, nie lubię o tym mówić, ale bym... prosiła, żeby ktoś mi wysłał przynajmniej 2 złote za ostatnie filmiki, które wrzuciłam, żeby sprawdzić, czy dojdą, żeby sprawdzić, jak to się dzieje na tym czacie na żywo. Czy jest może, czy faktycznie da radę, żeby pieniądze do mnie dotarły w jakiś sposób. Pod spodem, pod filmikiem macie, zdaje się, link. Jeżeli wyślecie mi 2 złote, to obiecuję, że będę, jak będę kupować nowy dodatek do Simsów i jeżeli będę robić z tego streama, to będziecie wiedzieć, że kasa poszła przynajmniej częściowo na ten dodatek. Co wy na to? Tu jest pytanie od Drakowskiego. Zrobić ankietę, co chcemy robić z tobą na live? Pewnie. Właśnie, czy ja bym mogła zrobić ankietę na żywo? Jak myślicie? O! Czyli nauczyła się siusiać na zewnątrz. No, widzicie? Czasem się opłaca. No, Meśka, no co się drzesz? Przecież nie w domu ci nasikała, tylko na dworze. No ta, ale nie ma skryptu, żeby ona nie rozróżnia, czy akurat jest burdel na dworze, czy w domu. Wiecie, co też jest fajne w posiadaniu zwierzaków? O, tam właśnie biegał Eddie. Że jak się wyjątkowo piesa albo kota kocha, to jest taka opcja
jak się kliknie, nie wiem czy tu akurat, o, wyjątkowa więź, widzicie to? I ta wyjątkowa więź to jest po prostu dodatkowe punkty szczęścia życiowego, za które można później kupić różne no, bonusy. Ale i patrzcie, jak mamy dwa psy, no to teraz na przykład zarobiłam 250 od Abi i pewnie będzie 250 później od Eliego. Ale tutaj jak mamy szczęście życiowe, to jak się nazbiera tych punktów od samych zwierzaków, to jest niesamowite, że nigdzie nie można nazbierać tych punktów tyle, co właśnie od zwierzaków. Już mam 3000. Nigdy w życiu nie udało mi się tyle nazbierać punktów szczęścia życiowego, co od, niż od moich zwierzaków. I mamy takie coś jak świetnie całuje, płodna, beztroska, antyseptyczna, czarująca, stalowy pęcherz, to by mi się przydało. Kupimy sobie stalowy pęcherz. Nie będzie je sikać, jej się tak chciało. Za każdym razem. I bardzo dobrze, bo te potrzeby życiowe to tak mi życie utrudniają, że masakra. I to wszystko dzięki temu, że mam dwa pieski, które mnie kochają. Widzicie? I szczęście życiowe, gdyby takie było w prawdziwym życiu, to wszyscy bylibyśmy tak bogaci. Czarek, nie widzę gieni ani gry, bo pisze, że transmisja jest offline. No kurczę, ja nie wiem, jak to zrobić, żeby nie było aż takiego problemu. Mam wszystko wyłączone, tylko gra chodzi i stream. Dobrze, ankieta jest podana, moi drodzy. Sprawdźcie, jak to będzie wyglądało, czy chcecie, co chcecie robić ze mną na live'a, postaram się zrobić. Nie, no ja wyszłam, ale coś nie działa. Także dzisiaj siedzimy tylko do 15:50, bo jest niedziela. I nie będę wam czasu zabierać. Chciałam wam po prostu pokazać moje zwierzątka i moją serię Husky Lovers. No bo naprawdę, jak ja wyobraziłam sobie tą rodzinę w głowie, mówię, pojdzie, no nie ma to jak rodzinka, w której są huskie. A huskie to są moje ulubione psy. Prześliczne. Może chili nam urośnie. Tak, ankieta nie działa. Też właśnie próbowałam włączyć i się nie dało. A jak skończę grać, to idę na miasto zjeść coś z moim współlokatorem. Co bym mogła tutaj zjeść dzisiaj? Wiecie, że w Warszawie jest taka świetna restauracja, która się nazywa Zapiecek? Gorąco polecam, chodzę tam codziennie. Nie no, nie codziennie, ale bardzo często. Uf, uf, pusta miska. Mam dwie miski, bo na trzy takie piesy to szybko znika. A teraz kocham husky. Teraz? No sprawdźcie, czy działa ankieta. A w ogóle widzicie to? Miałam pożar. I nie stać mnie jeszcze na nową szafkę. Patrzcie, w ogóle gram, a w ogóle nie zarabiam. To jest słabe. Muszę coś napisać w końcu. Czy stream jest dalej offline? Mam nadzieję, że nie. Jeszcze 5 minut. Jak macie jakieś pytania do mnie, to proszę pisać teraz. Przypominam też o możliwości donate'ów. Jak wyślicie mi 2 złote, to będę wdzięczna. 2 złote to nie jest dużo. O, patrzcie, patrzcie, chili! Chili rośnie! Oj, oj. Nie, sprawdzam, czy babka może to oglądać, ale widocznie nie. Chili zmieniła grupę wiekową. Z mojego szczeniaczka Chili stała się dorosłym psem. Może teraz spinać się po schodach, chodzić na spacery i uczyć się sztuczek. A jeśli nie została wysterylizowana, ma możliwość starania się o potomstwo. Yeah! Ale Chili jest podobna do Ediego, patrzcie. Zupełnie takie same futerka mają. Tylko teraz Chili nie ma jeszcze obruszki. To jak babka napisze, to może teraz, bo i tak mamy tylko 5 minut. Ojojku, patrzcie, jak się liżą. To weźmiemy Chili, nie wiem, wypróbujmy na spacer, zobaczymy, jaką będzie miała obrożę.
Na krótki spacer ją weźmiemy. Ale jest podobna zdecydowanie do Ediego. Bo patrzcie, że Abby jest taka brązowa. Co? Ale wymyśliła gra, no nie. Zamiast obroże jej dać to jej jakiś kostium. Od razu. To jest domyślny kostium mojego psa. Kto chce kalambury? Ja. Kalambury będą jutro w takim razie. No, mieliście iść na spacer. Zacięłaś się? Patrzcie, zacięli się. O, dobra. Mam trzy haskie. I teraz właściwie to jak mam haskie, to tą moją jedną samiczkę właśnie, to może chili, rozmnożymy. Z jakąś inną rasą. Jestem ciekawa, co wyjdzie. Jeszcze nie rozmnażałam zwierząt w tym w Simsach. Znaczy międzyrasowych, bo dwa haskie już rozmnożyłam i mam chili. Ale ciekawa jestem... O, patrzcie, mamusia za mną idzie. Poproś o załatwienie się. Zachęć do sikania. Jutro zrobimy kalambury, obiecuję. A dzisiaj póki co... Dokończmy tą historię. Chili jest starsza trochę. Chili rozmnożymy. Z jakimś innym psem. Ciekawa jestem, jaki będzie outcome. Jaki będzie zwierzak. Ale ładne imię w ogóle mi się podoba. Chili. Jakbym miała zwierzaka, to tak bym nazwała. Naprawdę. Abby albo Chili. To są moje dwa ulubione imiona. No i Eddie. A Eddie lubię dlatego, że mój tata miał na imię Edmund. I jak cała rodzina na niego Eddie mówiła. Właśnie. Okej, okay, wiem. Proszę wszystkich do stołu. My też zaraz kończymy. Za 3 minuty. Jeszcze tylko chciałabym porozmawiać chwilę z wami. Bo po to w sumie jest ta seria, żebyście sobie patrzyli na grę. A ja sobie będę mogła do was gadać. W ogóle patrzcie, jaka ta okolica jest piękna. Jaki fajny mosteczek. Chili trzeba będzie wytresować. Bo wiecie, że jest opcja tresury, nie? W ogóle dzisiaj cały ranek siedziałam przy kompie, bo mam ucznia, z którym na Skype'ie gadam i cały dzień prawie dzisiaj na Skype'ie przesiedziałam, żeby sobie pogadać z nim po angielsku. To poznamy jakiegoś psa może dzisiaj. Ale na razie nikogo nie ma. Która jest godzina? Jest 5 rano. Nie ma to jak wyjść ze psem o 5 rano. Ale dobra, już jest 50. To dzięki wszystkim za uwagę. Grę zapisuję. I do zobaczenia jutro prawdopodobnie na kalamburach. Dziękuję, że Drakowski był, że nie umarł w szpitalu. Nie wykasowywujcie lamy przyjebanej, bo ona robi dobrą zabawę u mnie na czacie. I no, tak jakby bizdan, nie? Dzięki wszystkim za uczestnictwo, lubię was. Cieszę się, że przychodzicie do mnie regularnie. Pa, pa! Pa, 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 Iwo. Pa, 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 pa. Pa, pa czy nie pa, pa? Jak wam się podoba strój chili? Powiedzcie mi. A, reset. Dopiero teraz się przypałęto. Jak wam się podoba strój chili? Bo nie wiem, czy nie zmienić na obroże. Nie lubię ubrany, jak zwierzęta mają ubranka. No chyba, że wam się podobają. To jest przesada moim zdaniem. Zimą można je ubierać, owszem. Ale ja chcę, żeby chili miała ładną, czerwoną obrożę, tak jak papryczka chili. A gadam i gadam, a miałam kończyć. No ale czekam na odpowiedzi. Uroczy. Dobra. Na razie.